Okej, także nie trudno zauważyć, że kamerzysta obrał taktykę obrony atakiem. Niestety prawda boli, gdy wyszła na jaw, role się obróciły i ciężko jest pogodzić się z tym, że tak wiele osób zwraca ci uwagę na twoje błędy. W każdym razie zapewne już wkrótce na kanale Kamerzysty możemy spodziewać się filmu atakującego moją osobę. Ale na całe szczęście nie mam w sobie nic do zarzucania. Chętnie ten film obejrzę, jak najbardziej odniosę się. Także zobaczymy, co będzie się działo dalej. Teraz pozostaje tylko i wyłącznie czekać. Dobra, w takim razie będzie jednak na Instagramie, a więc kamerzysta chyba troszeczkę pogubił się w tym wszystkim i tak naprawdę nie zrozumiał głównego sensu całej tej dramy. A mianowicie, nikogo nie obchodzi, co ty sobie robisz ze swoim życiem, to jest twoje życie, rób sobie co chcesz. Tylko chodzi o to, że swoją działalnością szkodzisz innym osobom. To, że przykładowo bierzesz sobie, to jest tylko i wyłącznie twoja sprawa, chcesz, nie ma problemu. Ale prowadzenie samochodu pod wpływem narkotyków już nie jest okej. I właśnie o to chodzi. Zrozum, że nam wszystkim chodzi o to, że ty szkodzisz innym. To, że ja z Karoliną się kłócimy, to jest coś normalne. My jesteśmy 2 lata ze sobą. Ale jest pewna granica, w której podnosisz po prostu rękę na kogoś. To jest absolutnie nieakceptowalne. I tutaj jeszcze zastanów się, dlaczego odszedłem, bo przecież jakby było tak pięknie i kolorowo, no to przecież dalej byśmy ze sobą nagrywali. Milionowe wyświetlenia, duże pieniądze, wszystko okej, ale jednak jest coś na rzeczy. Ja nie pozwoliłem sobie dłużej na takie traktowanie swojej strony. I do tego wszystkiego wplątujesz jeszcze Kubańczyka, który również bez powodu nie odszedł. A z tego, co mi wiadomo, powodem było brak chęci rzetelnego rozliczenia z nim z twojej strony. I tutaj znowu nie widzisz różnicy między tym, że ktoś bierze coś z własnej woli, a tym, że ktoś jest przez kogoś namawiany. Namawianie nie jest absolutnie w porządku, ponieważ naprawdę można kogoś tym zniszczyć.